trzeba posłuchać, ponieważ pan burmistrz i pracownicy udzielą odpowiedzi. Ja chciałam złożyć wniosek o to, abyście państwo od następnej sesji, oprócz ustnych interpelacji, mieli je przygotowane na piśmie w celu po prostu uniknięcia pomyłek. Nie zawsze to przysłuchać na ulicy. Czasami posługujecie się państwo nazwiskami, które po tym usługu mogą się okazać nie do końca czytelne, więc dla usprawnienia pracy rady ja chciałam taki wniosek postawić, abyście państwo, zgłaszając ustne interpelacje, przynosili tutaj również taką wersję pisemną, jeśli nie będzie to dla państwa jakimś kłopotem. W takim razie, kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję za zrozumienie. W takim razie od następnej sesji będziemy w dwóch wersjach jak składać interpelacje na piśmie i ustnie. Bardzo dziękuję. Przejdźmy w takim razie do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Bardzo proszę pana wójta lub wyznaczone przez niego osoby o udzielenie odpowiedzi na interpelację rady. Pani przewodnicząca, wysoka rada, będziemy się starać odpowiadać na interpelacje rady według nazwisk zgłoszeń. Niektóre tematy się zazębiają, więc będzie dana osoba omawiała i mówiła, że udziela ewentualnie jednej lub dwóch radnych, którzy to zgłaszają. Pierwsze pytania skierował pan radny Kacyna, były dwa tematy, projekt K52, rozegraje i przejście na pierwsze związane z samą inwestycją. Bardzo proszę o odpowiedź panią na inwestycję. Proszę państwa, projekt, który według naszych koncepcji wykonała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, obejmuje przebudowę 600-metrowego odcinka ulicy Drogi Krajowej w tym rejonie od Kościoła w kierunku Kęt. Także obejmuje dwa przejścia, przebudowy jezdni, wyspy na środku jezdni przy przejściach, kładkę, chodniki. To jest kompleksowo zatoki autobusowe. Natomiast dzwoniliśmy w ubiegłym tygodniu do Generalnej Dyrekcji tutaj rejonu, do Pszczyny. Jeszcze nie ma decyzji, to znaczy nie ma. Była ten projekt przebudowy tego odcinka i odcinka drogi krajowej powyżej Rąka. Był złożony w planach na ten rok. Natomiast nie ma jeszcze zatwierdzonych szczegółowo tych planów, więc jeszcze odpowiedzi nie mamy. Niezależnie od tego, to znaczy nie wiemy, czy to weszło do realizacji, ale spodziewamy się, że wejdzie. Niezależnie od tego napisaliśmy pismo do Rzecznika Praw Dziecka, który w tej sprawie nas tutaj wspierał, interesował się tą sprawą. Był jakby takim pośrednikiem również, wystosowywał pisma w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji, więc jakby sprawa jest tak monitorowana jeszcze centralnie i my cały czas mam nadzieję, że w tym roku to zadanie, zwłaszcza poza krajem, będzie do realizacji. Jak będziemy już wiedzieć na pewno, że jest to w planie tutaj Dyrekcji Katowickiej, to państwa o tym poinformuję. Natomiast tutaj pan Oświerka też o tym skrzyżowaniu mówił, ale to wchodzi w ramię całej tej przebudowy tego odcinka w poza krajem. Proszę radny Jerzy. Kto jest odpowiedzialny albo kogo mogę osobiście gminnie pytać o realizację tego projektu w gminie, żeby nie zabrać w głowie? Może pan zawsze do mnie zadzwonić, może pan do pana Piotra Kina zadzwonić. My jesteśmy, wiemy, jeżeli będzie wiedza, to będziemy mieć na pewno co najmniej oboje plus inne osoby. Państwo też możecie monitorować dyrekcję. Tak, 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 tak. Więc za jakiś czas. Tak, więc w ubiegłym tygodniu zrobiliśmy. Ponieważ Generalna Dyrekcja po prostu w skali kraju, cała dyrekcja ma wszystkie zadania, bo to jest tak zwanych pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i te zadania po prostu już oddziały wojewódzkie otrzymują te wskazania, które weszły w ramach budżetu tego roku. No, budżety są uchwalone, natomiast budżet państwa jest uchwalony, więc prawdopodobnie tam ten rozdział tych inwestycji jeszcze trwa, skoro jeszcze Katowice nie dostały dokładnych takich szczegółowych wytycznych. Dziękuję uprzejmie. Jeśli mogę dodać, na świecie Kajewicz przed 3 lat, około 10 października, najwięcej wydawano sensację w mediach, potem się temat wyciszył, potem było na
właśnie spraw sądowych, to wszystko kontynuowane. Natomiast jest taka rzecz, że byliśmy niebawem, jakiś czas temu w dyrekcji dróg krajowych autostrad w Katowicach. Oni mają, powiedzmy, zadań na 200 milionów, a dostają pieniędzy na 80. Proszę mi wierzyć, że naprawdę starają się, jeżeli chodzi o temat gali, to jest no, temat rażący. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i będziemy starać się tak, żeby poprzez rozmowy, w cudzysłowie naciski, czy ta z ich strony inicjatywa była większa i czas został zrealizowany. Gdy będzie realizacja tego projektu Kozy Gaje, to na pewno będziemy informować, bo to się będzie wiązało ze zmianą dużej organizacji ruchu drogowego na terenie. Teraz tak, kolejne pytania były dotyczące pani Brocner odnośnie ulicy Jaskółczy Jesionowej. Bardzo proszę pana kierownika Jacka Skoczynasa. Tak, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ulicę Jaskółczą i Jesionową, było lepiej w prawie warunki atmosferyczne. Postaram się zorganizować wizję, na którą serdecznie panu radę zaprosimy. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że w pierwszej kolejności musimy zająć się tematami, które ze względu na warunki atmosferyczne nie były zrealizowane w ubiegłym roku, a które mamy już materiał zorganizowany, to dotyczy ulicy Zdrojowej, ulicy Jaworowej. Dziękuję. Panie radny, zadała cztery pytania, cztery deklaracje. Pierwsze to cztery naprawy oświetlenia ulicy Agresowej w stronę ulicy DK52. To będzie budowanie Chiny, ulica Krańcowa, pobocze mocniej kamieni. Jeśli chodzi o pytanie trzecie i czwarte dotyczące Chmielowej, to odpowiemy na pisemne, jak pani sobie życzyła. Jeśli chodzi o czwartą interpelację, tam pani, która mieszka przy ulicy Chmielowej, chodzi o adres, to bym prosił, żeby ta pani zgłosiła się do urzędu. I ona na pewno udzieli informacji w tym zakresie. Te dwa pytania, bardzo proszę pana kierownika Chiny, dotyczące naprawy ulicy Agresowej, a także Wychęcowej. Bardzo z mikrofonu, odpowiadam się. Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulicy Agresowej w Polsce, to oczywiście zostało zgłoszone od razu do gronu. Z pewnego rozeznania również wykonawca oświetlenia ulicy Agresowej sprawdzał nam przy okazji, bo wczoraj sprawdził nam, czy to czasami jest na odcinku nowym. Okazuje się, że awaria jest na odcinku starym, starej sieci, do której podpinamy się nowe oświetlenie, więc jest to zgłoszone do Niemiec, więc mamy nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób podjęte działania. Jeżeli chodzi o końcową kłucza, to pisanie na nie działa, tak? Państwa wniosek o lustra dotyczące tego.
tym roku nie będzie możliwości, ponieważ no, wydaje mi się, że jesteśmy na granicy posiadanych środków, no, i musimy mieć jakąś rezerwę, jakieś znaki uszkodzone, także w tym roku nie ma szans. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, ten ulica Roma była oświetlona, bardzo proszę pan kierownik wioski. Inwestycja została zakończona w zeszłym roku, natomiast już nie jest połówkiem procedurę zakładu na wyższym, która zastąpiła. Na dzień dzisiejszy w końcu udało się już warunki umowy i umowy dotyczącej dostawy energii uzyskać i przesłać zakładu energetycznego, więc myślę, że ta procedura już jeśli się skończy, będziemy mogli zadać to oświetlenie. Z punktu widzenia technicznego to wszystko wykonane, sprawnie działa. Dziękuję. Pan radny Jacek Kaliński zgłaszał kilka interpelacji. Odpowiem na pierwsze. Też informując też Państwa radni, że jeżeli nie zadawia, nie ma oświetlenia, można zgłosić teraz bezpośrednio do sekretariatu. My informujemy właściciela Tauron o braku światła i obowiązkiem jest do 7 minut naprawić. Potem zgodnie z obowiązkiem pewne kary w stosunku do Tauronu za to, że nie wykonał takiego polecenia. Natomiast jeśli chodzi o interpelację pierwszą pana Kalińskiego, my zgłosimy brak oświetlenia na ulicy Lazarowej, tym przebiegu Zajowie i Krokusu dzisiaj. Natomiast będziemy czekać na to końcowe. Także odpowiadając panu na pytanie dotyczące ulicy Wiejskiej, możemy to tutaj sprawdzić, jak to wygląda z punktu widzenia ulicy mieszkańców i zgłosić o warunki techniczne do Tauronu, aby ewentualnie w jakimś miejscu dokonano zainstalowania punktu oświetleniowego. Kolejne pytanie dotyczyło pana Kalińskiego odnośnie kanalizacji deszczowej od ulicy Irysów do ulicy Wiejskiej. Bardzo proszę pana kierownika Jacka Skoczkowskiego. Jeżeli chodzi o kanalizację, niestety nie możemy ze względu na ilość środków. Nie możemy przeprowadzić ideą inspekcji, jak było planowane, ale postaramy się sprowadzić firmę Aqua z WUKO, żeby można było przejść tą kanalizację. Jakoś może przy tej okazji wskażę nam jakąś awarię, gdzie jest niedrożność. Dziękuję. Teraz pan Jacek Kaliński zapytał, jak się świadomił w Koza. Wiadomo, że kilka lat temu działał na naszym terenie Kolmel i on działał. Będzie miał kłopoty wsteczne, a teraz zoręcz. Tak naprawdę chodzi być może o środki finansowe. Możemy takie pismo skierować do nich, jak to wygląda, na jakim etapie są kozy, w stosunku do tego, jak to skończyło, być może ktoś nie przejął i takie pismo zostanie skierowane. Jeśli chodzi o ławki na placu targowym, który jest pomiędzy Owczarnym a stadionem, pełnicą szkolną, są miejsca do handlowania, natomiast nigdy nie widzieliśmy ławy. Natomiast powiem tak, że w ramach remontu ulicy Szkolnej na wysokości Szewca w stronę parku tam będą ławki, na które ewentualnie mieszkańcy mogą usiąść i odpocząć, jeśli mówimy o osobach starszych. Natomiast jeśli chodzi o odśnieżanie ulicy Szewca, chodnik, to bardzo proszę pana kierownika Jacka Skoczkowskiego. Chodnik przy ulicy Brzeszczyk jest odśnieżany regularnie. Właściwie, patrząc zgodnie z przepisami, to na całej długości powinni odśnieżać go mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi publicznej. Wiadomo, że doczekanie na jest dosyć problematyczne, dlatego i tak odśnieżamy po prostu w zakresie ten chodnik. Jeżeli chodzi o poniedziałek, mieliśmy małą awarię, czekaliśmy aż jedną odśnieżarkę nam naprawią w firmie Hunt. W miarę szybko to się odbyło. Jeszcze w poniedziałek, już później było odśnieżone. To znaczy tam jest problem, że tam nie mieszkał. To jest przy RKS-ie, a mniejszy jest ciężar wiedza i do tego. Ktoś jest zarządcą tego terenu, no to ten zarządca nie jest jej właścicielem. Na wysokości stajowki nie odśnieżą, to szkoła się związuje ze sobą. No to myślę, że te kroki skierowane do prezes RPS z prośbą o to, aby wysokości stadionu do bezpiecznie odśnieżał sprzętem w cudzysłowie. Przypomnę,
po obowiązku. Teraz pani radna Agata Wojtek pytała odnośnie przedszkola, które planowaliśmy wybudować, to znaczy przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej. I poprzez wypowiedzi mojej zastępczyni chcieliśmy zanotować pewne plotki, głupoty, które krążą po koza. Zresztą w ostatniej wiadomości chodzieńskiej przedstawiliśmy pewną informację, na jakim etapie jest to złożone. Bardzo proszę. Proszę Państwa, projekt przedszkola jest gotowy, pozwolenie na budowę jest, tak jak powiedzieliśmy właśnie w artykule w ostatnim numerze wiadomości chorzeńskich. My ten projekt przeanalizowaliśmy jeszcze pod różnym kątem. Mamy jeszcze spotkanie, to czwarte spotkanie z projektantami, tam jeszcze wymaga pewnych uzupełnień i dopracowania, ale to są takie detale. Natomiast no, tak jak mówiłabym, tak jak napisaliśmy, no, czekamy na pojawienie się jakichś środków zewnętrznych, żeby móc zbudować jakiś montaż finansowy. Na razie jeszcze nic w tej sprawie nie wiadomo. Wiemy tylko tyle, że program regionalny dla województwa śląskiego jest zatwierdzony przez Komisję Europejską, natomiast no, nie ma jeszcze żadnych wytycznych, nie ma żadnych szczegółów, nie ma żadnego podręcznika, na co te pieniądze będą, jakie warunki konkursowe będą, kiedy będą nabory. 17 lutego jest konwent wójtów tu u nas w Kozach, powiatu bielskiego, i będzie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, która ma właśnie w tej sprawie przekazać jakieś informacje, może wtedy będziemy coś więcej wiedzieć, czy przynajmniej znać jakieś terminy, kiedy planuje się ogłoszenie jakichś pierwszych konkursów, w których moglibyśmy się starać o środki na to przedszkolu. Z naszej wiedzy, tych wcześniejszych, tych planów, które były wcześniej, wiemy, że w tak zwanym subregionie południowym między innymi będą pieniądze, miały być pieniądze na przedszkole i póki co nic się nie zmieniło, ale jeszcze tak jak mówię, nie ma żadnych szczegółów, nie ma ogłoszeń o naborze wniosków. Więc wtedy, jeżeli będzie taki nabór, no to my Państwo oczywiście o tym poinformujemy. Państwo będziecie pierwszymi, którzy o tym będziecie musieli zdecydować. Dziękuję. Spotkaliśmy się z starostą na temat przydziału tych środków na te nasze przedszkole. Jesteśmy jedyną gminą podlaskiego, która wówczas starała się o tego typu obiekt. Inne nie były tym zainteresowane, ale oprócz naszego powiatu spotkali się Szyński, Żywiecki i zbierali informacje, choć też pieniądze o przydziału podzielone. I tak jak pani mówiła, będą informacje, być może się jak sobie tego powiemy, być może bieżąco, my jesteśmy też tym tematem zainteresowani. Teraz odpowiadając na pytanie pana radnego z Gniewa Łopaczaka, bardzo proszę pana, jest rozpoczynająca w sprawie ulicy Kęckiej i oświetlenia też na ulicy Kęckiej numer 103. Pan Piotr, bardzo proszę pana, jest na pierwszym pytaniu. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, to uważam, że dróg powiatowy o szkole mechanicznej na ulicy Kęckiej, w takiej sesji pan radny zresztą to otrzymał pismo, zostało to wykonane. Teraz zgodnie z prośbą o przesiadanie. Pan Piotr, bardzo proszę. Pytanie drugie, to proszę pana na tej sprawie. Zgłaszane do prawdopodobnie, z tego co wiem, czytajcie, to ta osoba, która prowadzi remonty i utrzymali jakieś sieci. Tam byli po prostu. Tam jest jakiś duży problem z tą nauką. Nie znam szczegółów, ale wiem, że on to dwa razy czy dwukrotnie on to mamy naprawiał i nie wiem, czy jak wygląda się świeciła, czy po prostu to też no, nie myślę o nim. Natomiast tam jest jakiś dość trudniejszy problem z tym banką, więc no, będziemy cały czas nawet, żeby to zostało wykonane, więc myślę, że nakierowanie zostało naprawione. Dziękuję. Teraz pani radna pana Bany pytała się odnośnie ulicy Powiatowej od odcinka Rondo Konickiego do granicy z Pisarzowicami. Powiem tak, że wtedy rozmawialiśmy z panem starostą Andrzejem Błonką, także z panem wicestarostą Grzegorzem Szetyńskim. I 17 lutego na konwencie kultury będziemy zgłaszać też swoje sugestie, punkty w stosunku do pracy z powiatem. Zauważyliście wy, także poprzednia rada. Drogi powiatowe przebiegają od nas, od ulicy Jana Trzeciakowskiego. Rok temu oddaliśmy
drogi wraz z powiatem od ulicy, właściwie od Katarzyna Konieckiego do ulicy Zakładowej, 102 km. Natomiast idąc dalej za ciosem, chcę przypomnieć, że odcinek drogi od Mata Konieckiego do Gdańskiej z Zarzewicami był kiedyś drogą powiatową, gminą, teraz wróciła z powrotem do powiatu i będziemy zabiegać o to, żeby w najbliższych latach został stworzony projekt, który wymaga komunikację samochodową i na pierwszym odcinku drogi. I na pewno poprzez powiat on będzie w zwyczajnym stanie odzyskać tak zwane środki zewnętrzne na tę inwestycję. Najpierw projekt, a potem pozyskamy środki. Tak jak to miało miejsce przy drodze chęckiej. Pytanie dla pani Bożeny Sadik dotyczące tak kamienia na etapie 9. Bardzo proszę pana kierownika Pytakina. Myślę w ten sposób, że to warunki takie są jak samo postawie, że będzie też przyjeżdżała, więc dosypują używa, jest to podrobione już wielokrotnie. Ustąpimy do niej, żeby wolnie do gromadki prawnie kruszywa. Aczkolwiek roboty cały czas trwają, więc on jeździ, więc się wydają zamknięte, to się wybijają cały czas. Ale mam nadzieję, że teraz w warunkach atmosferycznych ten grunt tak się stabilizuje, czy zimę, czy dobrze zimą, tylko jak wiosenny, że będzie można później wykonania asfaltu już nie będzie się. Dziękuję bardzo. Staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania w większości ustnych dla Państwa radnych. Część zostanie odpowiedziana pisemnie. Na tym chciałem zakończyć punkt dotyczący odpowiedzi na zgłoszenie interpelacji radnych za pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Wójtowi i wszystkim radnym. Przejdźmy do punktu 10. Sprawy różne. Jeżeli macie Państwo jakąś sprawę, którą chcecie zgłosić, to bardzo proszę. I powiem, że w tym punkcie już nie zgłoszono interpelacji. Proszę bardzo, radny Grzegorz Szpacyn. Witam wszystkich. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłaszam formalny wniosek o ujęcie do wspólnych posiedzenia komisji, również komisji rewizyjnej, tak aby radni nie będący członkami Komisji Budżetowej i Oświatowej mogli brać udział we wspólnych posiedzeniach tychże komisji z prawem głosu. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Wyjaśnię rzecz. Proszę Państwa, na posiedzeniach Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Oświatowej jest dwóch radnych, którzy no, troszkę są wykluczeni, że tak powiem, ponieważ należą do Komisji Rewizyjnej, a przychodzą na posiedzenia Komisji Połączonych i jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, to włączymy ich do tych komisji wspólnych, prawda? I będziemy wspólnie jako Komisja Rewizyjna, Budżetowa i Komisja Oświatowa, wszyscy razem mogli obradować sprawę głosu. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, to wszystkie posiedzenia połączonych komisji będą uwzględniać również Komisję Rewizyjną. Proszę bardzo, radny. Ja mam pytanie od razu zwrotne. Czy jako członek Komisji Budżetowej mogę przychodzić na Komisję Rewizyjną w sprawie głosu? Wszystkie komisje są otwarte. Tylko wtedy prawo głosu odbywają członkowie Komisji Rewizyjnej. Ale mówimy tu o posiedzeniach wspólnych. Mówimy o posiedzeniach Komisji Połączonych. Statut dopuszcza taką ewentualność. Nie było to co prawda do tej pory praktykowane, ale po prostu też rozkład rady był inny i jak mówię, zostało dwóch radnych. Pani Iwona Warni, pan Ireneusz Pacyna, którzy nie są ani w Komisji Oświatowej, ani w Komisji Budżetowej. I oni po prostu nie uczestnicząc w tych komisjach zostają pozbawieni możliwości dostępu do informacji i jakby decydowania też o naszych wspólnych sprawach. Proszę pytanie radnej. Ja wnoszę wniosek do spraw informowania tego co pytanie. Bo jeżeli są wspólne, jakby do tej pory to rozumiem, ale jeżeli jest spotkanie Komisji Oświatowej i Budżetowej, rewizyjna nie jest potrzebna, dlaczego ktoś przychodząc na to spotkanie? Ma prawo głosu wspólnie. Bardzo proszę panią sekretarz o prawne uzasadnienie tego wniosku i skomentowanie. Szanowni Państwo, przepraszam. Zgodnie ze statutem posiedzenia komisji mogą odbywać się razem. Mamy zapis. Proszę momencie, teraz nie wiem, czy sobie to dobrze otworzyłam.
statucie, iż komisje zobowiązane są do wspólnego informowania się o swoich pracach, prawda? I w tym celu mogą organizować wspólne posiedzenie. Co nie znaczy jednak, że komisja może sobie obradować osobno. I na pewno mamy takie sytuacje, gdzie będzie tylko na przykład budżetowo-gospodarcza, bo będą stricte jakieś zagadnienia dotyczące tej komisji, albo oświatowa komisja, bo tylko będą sprawy dotyczące oświatowej komisji i przewodniczący zechce mieć osobno. Bo to proszę Państwa, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to przewodniczący decyduje. Zawsze Pani Małgosia pyta, czy mogą to być, może to wspólne posiedzenie, czy przewodniczący życzy sobie zwołać odrębne posiedzenie komisji. Natomiast jeżeli chodzi o posiedzenia komisji rewizyjnej, to co Pan Radny Osiedla pytał, no to już jest taka komisja specyficzna, prawda? I ona obraduje w swoim gronie, bo ona jest powołana do spraw kontrolnych. I no raczej się nie praktykuje, żeby organizować wspólne posiedzenia komisji do przeprowadzenia jakiejś tam kontroli. Bo wiadomo, że czym mniejsza ilość osób, tym ta kontrola przebiegnie sprawnie. Ale tak jak mówię, za każdym razem decyzja należy do przewodniczącego danej komisji. Czy te komisje mają być wspólne, czy oddzielnie. I do Państwa również teraz należy decyzja, czy wniosek Pana Radnego Pacyny przegłosujecie na tak, czy na nie. Zdarzy tego nie zabrania. Ja przypominam też, że rolą komisji jest tylko wyrażenie opinii na projekt, prawda? Głosowanie odbywa się na sesji, więc tutaj nie ma jakichś takich innych obwarowań, oprócz tego, że bierzecie Państwo udział w dyskusji i formułowaniu pewnych opinii. Proszę jeszcze pytanie. Ja to odbieram w ten sposób, że już więcej nie będzie się spotykała komisja oświatowa i budżetowa w związku z poprzednim głosowaniem, tylko albo będziemy razem, albo pojedynczy. Wszystkie komisje. No bo w tym momencie prośbie Pana Mika Walsyny jest, żeby te dwa głosy były głosowane, nadal będzie spotykała się komisja oświatowa i budżetowa. Nie, bo może być takie życzenie przewodniczących, że tylko budżetowa i tylko oświatowa, a może być życzenie przewodniczącego, że budżetowa, oświatowa, rewizyjna razem. Tylko ja zastanawiam się teraz, co my mamy głosować, bo jeżeli jest zadanie wspólne, jak było do tej pory 3 razy, to wszyscy głosowali, natomiast teraz... No nie, właśnie, bo tak jak dlatego dzisiaj była ta różnica głosów, że Pan Pacyna i Pani Baron byli na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Oświatowej, ale nie mieli prawa głosu, prawda, nie mieli prawa wyrażenia swojej opinii, dlatego jak ja, drodzy Państwo, przychodzę na Wasze spotkania, też nie mam w tym momencie tej roli opiniotwórczej, prawda? Nie mogę brać udziału w głosowaniu. Nie, nie jestem prawnikiem, ale według mnie jest na tym wyraźnie napisane, że tylko członkowie komisji biorą udział w głosowaniu. Czyli nasze głosowanie w tym momencie, kiedy będziemy głosować, czy prawo głosu mają członkowie komisji rewizyjnej będące na spotkaniu komisji oświatowej i budżetowej, jest niezgodne z statutem. Nie. Proszę Panią Szanowni Państwo, w paragrafie 37 mamy zapis, że komisje obowiązane są do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i realizacja postanowień zawartych w ustępie 1 następuje przez wspólne posiedzenie komisji, udostępnianie własnych opracowań i analiz. I tak jak mówię Państwu, każdy losowo to zależy od woli przewodniczących danych komisji. Bo na przykład przewodniczący danej komisji może sobie powiedzieć, że on chce osobno, bo on chce się skupić na danych sprawach. I na pewno będą takie sytuacje. Ale jeżeli mamy sesję rady, która obejmuje dużo zagadnień, prawda? Dużo zagadnień, które są kwestią zainteresowania wszystkich komisji, to wtedy mogą być połączone komisje stałe wszystkie. To nie jest powiedziane, że każda rada. I zależy to od woli przewodniczącego w tej chwili. No, no, to i nasz że jeżeli przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej będzie chciał zwołać komisje połączone razem z rewizyjną, to po prostu wyraża taką deklarację i tak robi. Jeśli będzie chciał tylko oświatową, wyraża taką deklarację i taką komisję połączoną. Także po prostu w tej chwili te dwie osoby, dwóch radnych, jakby no, umożliwimy im uczestniczenie formalne w tych posiedzeniach, jeśli taka będzie wola oczywiście przewodniczącego komisji.
na sesję. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę. Jeszcze są jakieś pytania? No proszę Panie. Czy jest musimy podjąć teraz, ja daję decyzję? No jest wniosek, tak jak poprzedni wniosek, ja złożyłam wniosek, musimy go przyjąć. Proszę zapytać, jeszcze, jeśli są jakieś wątpliwości. Jeszcze raz mówię, pracujemy w komisjach i komisja, uchwała komisji jest opinią twórcza i rolą komisji jest przedyskutowanie projektów uchwał. Głosowanie łączące odbywa się na sesji. Komisja może wyrazić opinię, może pozytywną, negatywną, może nie wyrazić opinii, a i tak głosowanie nad projektem uchwały odbywa się na sesji. Chodzi tu o możliwość tych dwóch radnych po prostu formalną uczestniczenia w posiedzeniach komisji. Bo w takim momencie to po prostu zawieszenie są różni, nie wiadomo, chyba się niekomfortowo może też z tym czują. Tak się rada rozłożyła tutaj z Państwem komisję, że pani Bartol i pan Facyna po prostu będąc tylko w komisji rewizyjnej nie mogą w tym momencie, że tak powiem, do końca uczestniczyć. Czy ktoś ma pytania? Proszę bardzo. Pani Katarzyna. Ja chciałam zapytać, dlaczego te osoby nie zgłosiły się do komisji? Nie mogą być w tej komisji. Nie mogą. Żadnej z nich. To znaczy, jeśli Państwo już mamy ograniczoną ilość członków komisji, po prostu 8 budżetowej, 8 oświatowej i 5 rewizyjnych. Po prostu te dwie osoby na tą listę żadną się nie zmieściły. Proszę Pani Sekretarz. Szanowni Państwo, mamy pewne ograniczenia wynikające ze statutu i do tych ograniczeń należy skład ilościowy i członkostwo rady też w komisjach. Czyli tak, skład komisji stały, bo może wchodzić 8 członków, czyli to jest oświatowa i budżetowa, taką jak Państwo powołaliście dwie komisje, i rewizyjna 5 członków. Natomiast mamy jeszcze taki zapis w statucie, że radny może być najwyżej członkiem 2 komisji. Czyli to są te ograniczenia. No i zresztą też Państwo się wybieraliście, jak pamiętacie, do komisji budżetowej było zgłoszonych 3 kandydatów, a trzeba było wybrać 2. Potem jeszcze uzupełnialiśmy składy, prawda? Pamiętacie Państwo, no i w wyniku tych uzupełnień i głosowania Państwa właśnie mamy taką sytuację. Nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji, po raz pierwszy się to zdarzyło, więc ja po prostu nie chciałabym, aby Państwo dwóch radnych no, czuło się tak, może nie do końca tutaj uprawnione do uczestnictwa w dyskusji i w opiniowaniu projektów uchwał. Proszę Radna Ewa Nachi. Chciałam zapytać, skoro tak było ustalone w statucie, ta ograniczona ilość członków w komisjach, czym było to spowodowane? Jakie były przesłanki? Szanowni Państwo, statut został uchwalony, zmieniony w poprzedniej kadencji. Została powołana doraźna komisja do spraw opracowania statutu, no i taka była wola radnych, aby jednak ograniczyć ilościowo te komisje, aby nie było za dużo członków danej komisji. A oczywiście ja można zmienić statut. Ja proponuję uszanować nową wolę radnych i pozostawić sprawę bez zmian. Dziękuję. My nic nie chcemy zmieniać, Pani Ewo, tylko po prostu chcemy dopuścić możliwość posiedzeń, w których będą uczestniczyć 3 komisje, nie 2. Ja rozumiem, ale de facto przydzielenie prawa głosu powoduje, że ilość głosów wzrasta. Tak jakby pracowali w tej komisji tak naprawdę. Tak to będzie w praktyce wyglądało. Dziękuję. To jest proszę radny Szwajcarski. Dobry, już. Chciałbym wyjaśnić, że jeśli komisja rewizyjna jest zapraszana do posiedzenia wspólnej komisji, to tylko o ten fakt chodzi. I wtedy chcę mieć możliwość zabrania głosu. Jeśli będzie posiedzenie komisji budżetowej, to mnie na niej nie będzie, ani członków komisji rewizyjnej. Jeśli będzie posiedzenie komisji oświatowej, to mnie tam również nie będzie i nie będę. Ale jeśli jestem
zapraszamy na posiedzenie wspólne komisji, to chciałbym mieć możliwość wyrażenia swojego głosu, jeśli już mam brać udział w dyskusji przez 3 godziny, 5 godzin, nieważne ile. I tylko o to chodzi. I tu nie zmieniamy naprawdę żadnego prawa, nie mocy prawnej żadnej z komisji. Bo jeżeli komisja to już trzy na porządku, to wszyscy brali udział głosowania na wszystkich spotkaniach. Były trzy komisje. Była spotkania z budżetu, ale trzy komisje. I komisja rewizyjna także. Wtedy komisja rewizyjna dała udział głosowania, można po ilości głosów, które były na komisji. To się nie chcę mówić, po co chodzi. Proszę, chcę zrozumieć. Szanowni Państwo, ja to wyjaśniam, ponieważ pierwsze dwa posiedzenia były posiedzeniami wspólnymi stałych komisji, tak jak to przyszło. Tak, ale ostatnie posiedzenia zgodnie z wolą przewodniczącego budżetowo-gospodarczej oświaty, dlatego pan profesor złożył wniosek, aby to było na wspólne posiedzenia wszystkich stałych komisji. Chodzi o ten rozmiar, żebyśmy pomieli, że może tak też być. To jest tylko wniosek przewodniczącego na komisji rewizyjnej. To znaczy, jeżeli będzie potrzeba trzech komisji, to będą trzy komisje, ale ja wiem, tak? Chodzi tylko o to, żeby badać. To czemu powiela statut? Czemu powiela statut? Bo to jest statut, jeżeli są trzy komisje, to głosują na ten. Nie, to jest wniosek, to nie jest powielenie statutu. Przepraszam, nie. Ja może jeszcze odpowiem, jeśli tutaj oficjalnie ktokolwiek zada jakiekolwiek pytanie, to my jako radni mamy obowiązek oficjalnie na nie odpowiedzieć. A oficjalną odpowiedzią jest przegłosowanie mojego zapytania. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Siedem. Kto się wstrzymał? Skąd ta podwyżka się wzięła, jaka była przyczyna, żeby zrobić nam taką wkładkę, no to koszty są niewielkie, a
świadomy tego,